Szanowni, chciałbym, żebyśmy tym razem porozmawiali o czajniku, o tym, jak działają czajniki elektryczne. No i doszliśmy do wniosku na lekcji, że czajnik elektryczny nie może się wyłączać wtedy, kiedy osiągnie temperaturę 100 stopni. No w każdym razie nie powinien się tak wyłączać czajnik turystyczny, który można zabrać ze sobą gdzieś w góry, nawet w wysokie góry. I wtedy temperatura wrzenia pod niższym ciśnieniem atmosferycznym będzie niższa niż 100 stopni i czajnik się nigdy nie wyłączy. No i faktycznie to jest tak, że podejrzewam, że takie bardzo drogie czajniki, które luksusowe, z diodami, regulacją temperatury, odczytem temperatury na bieżąco, cyfrowym, to one pewnie są ustawione tam na te 100 stopni i ta dyskusja ich nie dotyczy, no bo nikt takiego czajnika ze sobą wozić tam w Andy nie będzie, a nawet do Zakopanego pewnie nie w bagażu. Natomiast, bo sprawdziłem, no, różnica temperatury wrzenia między Gdańskiem a Zakopanem to może dochodzić nawet do 2 stopni Celsjusza. Natomiast czajnik turystyczny zbudowany jest nieco inaczej. I popatrzcie, on tu ma taki kanał, wlot tego kanału jest tutaj i ten kanał wychodzi, to ten wlot to jest do tej rączki, kanał jest w środku w tej rączce i ten wlot wychodzi gdzieś tutaj. No i tu jest prawdopodobnie urządzenie, które mierzy, ale nie temperaturę wody, tylko temperaturę pary wodnej, która w momencie, kiedy ten czajnik, woda w czajniku zaczyna się gotować, to zaczyna intensywnie parować. Przykrywka jest zamknięta, wprawdzie tu jest dziubek, no ale przez ten dziubek niewiele tej pary wodnej się wydostaje, tym bardziej, że tam jest jeszcze siateczka filtru. No i ta para wodna zaczyna docierać, zaczyna się pojawiać w takich ilościach, że zaczyna docierać tutaj do tego czujnika i ten czujnik można sobie ustawić na niższą temperaturę niż temperatura wrzenia wody i tak ta para wodna będzie chłodniejsza po przejściu tego kanału i można spokojnie ustawić ją na niższą temperaturę i czuć się bezpiecznie, dlatego że dopóki ta para, woda nie zacznie się gotować, nie zacznie zachodzić wrzenie, to para wodna tutaj do tego czujnika nie dotrze. No i że tak jest, to można zrobić proste doświadczenie. Teraz wyłączę nagrywanie, pójdę po wodę i zobaczymy, jak to będzie działać. No dobrze, w czajniku jest woda, od jakiegoś czasu już się grzeje. Podejrzewam, że niedługo będzie się gotować. To znaczy będzie wrzeć. No i zauważcie, że trzymam klapkę otwartą, to znaczy para, już słychać, że bulgocze, że para wodna ucieka do góry. Nawet widać mgłę, to co widać, te białe kłaczki, to nie jest para wodna, to już jest skroplona para wodna, znowu kropelki mgły. Oj, trochę się za dużo nalałem. Trochę bryzga, no i ale wyłączyć się nie chce, jak widzicie, prawda? Wyłączyć się nie chce. I zobaczymy, co będzie, jak zamknę tą klapkę. Natychmiast się wyłączyło. Tak? Możemy spróbować jeszcze raz tego eksperymentu. A! Nie możemy, bo jest za gorąca. Nie potrafię tego teraz otworzyć. Zobaczmy, da się to podważyć. Nie, tym się nie da podważyć. Może da się podważyć długopisem. Dało się podważyć długopisem. Jeszcze raz. Włączamy. Słychać, że woda zaczyna wrzeć. Mam nadzieję, że słychać. Widać unoszącą się mgiełkę. Skroplone cząsteczki pary wodnej, gorące, unoszą się w strumieniu ciepłego powietrza do góry. No dobrze, i teraz zamkniemy. Patrzcie, wyskoczy zaraz ten. Ach, nie widać go tutaj. No, tu on jest. Słabo go widać. Natychmiast się wyłączyło. Mam nadzieję, że przekonałem was, jak to działa.